Jaki piękny to obraz jest, prawda? Gdy jesteśmy w parku Skaryszewskim pomiędzy Polskim Wedlem i Saską Kępą, tutaj w Warszawie na Pradze Południe, tak wchodzą teraz przy sobocie i niedzieli całe tłumy, a w święta jakie wycieczki. Chinek dużo, bardzo dużo Chinek, bo w Polsce teraz taka moda na Chinki. Z Anglii nie, z USA nie. Z Anglo, Ameryki, Białystok nie. Nie ma tu świadków Jehowy, nie ma mormonów, nie ma ewangelików, nie ma prawosławnych ludzi. A Biblia w śmietniku. Z tym, że jak pojedziecie do centrum pod Pałac Kultury Stalina i Lenina, to dobrze to zauważycie. Tutaj, jak jest to święto katolickie, Dzień Zielonych Świątek, to też wielokrotnie pokazywałyśmy i u nas w El Mercedes jest, w kanale byłym i teraźniejszym Wisiolandia, bo to playlista jest, jak tutaj są góry śmieci. Proszę Państwa, w Parku Skaryszewskim. No, Biblia tutaj nagle się nie znajdzie, bo tutaj tak szło trzech i tak mówią, co my sobie kupimy? A tutaj dał się słyszeć głos niebiański. Ten głos, ten głos, ten głos z nad Wisły. Ja mówię, że Biblię sobie kupicie. Tak się spojrzeli. Ale wiecie Państwo, tutaj trzeba uważać, bo tu są napady. Właśnie w tym miejscu. Tu, gdzie w krzakach śpią, lają, piątek, świątek, sobota, niedziela. No, różne męty rano się budzą w krzakach, pomimo, że tu i straż jeździ, i policja wieczorami. To przecież widzą, ale do krzaków nie wchodzą. No to Biblię kupimy, Biblię kupimy. Ja mówię, powinniście sobie kupić Biblię. A z tej strony to już nikt tu nie czyta, bo to Polacy nigdy się nie mogą nauczyć języka angielskiego. Zobacz, z tej strony. Przejdźmy sobie tutaj do Stadionu Narodowego, bo tam są targi książki. Ja to już jadę do domu, bo tak tylko się przeszłam, parę tych przystanków chciałam przejść. I przejdźmy tutaj, proszę Państwa, przez takie miejsce, gdzie był kiedyś, jak to mówią, sracz, toaleta. I tutaj taki dziad na dorobku pracuje. Ja pamiętam, że jak był napad, dwóch takich pijaków wyskoczyło z krzaków, chciało pieniądze, a ten dziad nie pomógł. No, żydostwo i dziadostwo.